Aparat Sony ZV-1 zyskał nową funkcję, dzięki której może służyć jako kamera streamingowa. Na początku sprawdź oprogramowanie swojego aparatu. Wejdź w zakładkę ustawienia, przejdź na piątą stronę i wybierz opcję wersja. Jeśli pojawiła się wersja 1.00, zaktualizuj swój aparat. Dostępność tej funkcji jest od wersji 2.00. W celu pobrania nowej aktualizacji wejdź na stronę sony.pl. Znajdź swój aparat Sony ZV-1. Pobierz aktualizację i postępuj zgodnie z instrukcją. Po procesie aktualizacji oprogramowania sprawdź jej poprawność. Wejdź w zakładkę ustawienia i przejdź na stronę 5. Wybierz opcję wersja. W wersji 2.00 możesz korzystać z funkcji USB Live Streaming. Aby ją uruchomić, wejdź do menu aparatu, przejdź do zakładki Film na stronie 4, wybierz opcję Przesyłanie strumieniowe USB. Następnie podłącz aparat przewodem USB do komputera. Nagrywając aparatem ZV-1 mamy wysoką jakość obrazu oraz wysoką jakość dźwięku. Właśnie nagrywamy aparatem ZV-1. W ustawieniach Twojej kamery w komputerze i komunikatorach masz już opcję wyboru Sony ZV-1. Ciesz się wysoką jakością dźwięku i obrazu.